Cześć, witam z Koinfliku. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój album na karty teamowe Expressy, który właśnie zakupiłem niedawno, właściwie dzisiaj. Chciałem Wam zaprezentować ogólnie, rzecz biorąc, chodzi mi bardziej o pokazanie Wam, jak wygląda taki album, niż o to, jakie mam karty, bo mam ich dość mało, bo zacząłem zbierać je od wczoraj. Ale przy okazji pokażę Wam karty, jakie mam. I tak, okładka wygląda naprawdę ładnie. Podobnie jak w kartach T-Mobile z zeszłego roku. Mam tutaj napis Panini. Tutaj napis T-Mobile Ekstraklasa i Adrenaline Official Cards Training Cards Game 2014, jak zawsze. Tutaj mają fajnie, mamy reguły gry. Jeżeli ktoś chce sobie pograć tymi kartami, to tutaj ma właśnie takie krótkie informacje na temat tego, jak grać. Tutaj nam się pojawiają już karty. Ja sobie je posegregowałem. To pokażę może później. Tak, zacznijmy od Jagiellonii. To mam tak, Słowika Bramkarza i Pazdana oraz Dżalamica. Dalej. Z Korony Kielce Lenartowskiego i z Lecha Poznań. Lech Poznań. I dalej Linetti oraz Lovrensis. To jest gwiazda akurat. I jeszcze mamy tutaj Ubi Propa. To jest z Lecha. Dalej mam tutaj zawodnika Śląska Wrocław, Pazia to jest właśnie. Daję nam kartę. Teraz Pies Gliwice, Trela, Zboziń, Murawski ulubieńcy fanów. I to tyle. Jeżeli chodzi o Pies Gliwice. Teraz tak, Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tu mam łatkę tylko. Teraz Pogoń Szczecin, Dąbrowski, Rogalski i Ruch Chorzów. Starzyński, Wchodząca Gwiezdna. Ze Śląska to mamy Centnarski. Z Idzewa mamy Wisna Kowsa. Z Wisły Kraków mamy tak Stolarskiego. Nalepę Małeckiego, Gwiazda i Boguskiego. Jest to też z Wisły Kraków załadnik. Teraz Zagłębie Lubin i tak Guldana ma tylko Zagłębia. Dalej i z Zawiszy Bydgoszcz mamy Nevesa Suarez. No. Mamy jeszcze tutaj tyle pustego. To już jest na jakieś tam powtórki kart przeznaczone miejsca. Na karty jest ich sporo. Albo na jakieś tam powtórki świecących. Mamy duży zapas tych właśnie przedziałów na karty. Dalej, mam tutaj checklistę. I tak, do zdobycia jest 300 kart aż. I tutaj po kolei, już nie będę pokazał, bo on zasłonił ostrość, jak mówiłem. Spróbuję przybliżyć, ale wątpię, że coś będziecie widzieć. Mam tutaj Krakowie, Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok, Lecha Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piasta Gliwice, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Zagłębie Lublin, Zawisza Bydgoszcz. Tyłk. Tutaj mamy też tutaj checklistę. To są świecące karty ulubieńców fanów. Mamy tutaj, jacy są do zdobycia bramkarzy, kluczowi zawodnicy i top mistrzowie.
Tutaj mamy informację o tym, że jeżeli po 90 kodów wyślemy do Panini, to otrzymamy 5 limitowanych kartach, jak Kosecki, Podgórski, Małecki, Kupisz. Tutaj jeszcze taki. Jeszcze nie doczytam. Myślę, że jeżeli już będę miał tyle kart, to myślę, że wezmę udział w tym konkursie. Mamy tutaj jeszcze ważną informację, że oferta jest ważna do 31 grudnia 2013 roku, więc jest naprawdę dużo czasu na wysłanie tych kodów. Nagrody wyślemy do Ciebie pocztą. Mam tutaj saszetkę narysowaną. Znaczy, no, wiecie, o co chodzi. I tak, album kosztował 25 zł. Więc, a pani mi mówi, że akurat 20, dlatego dzisiaj kupiłem, a nie wczoraj, bo wczoraj planowałem kupić, ale jakoś kasy mi już nie starczyło. No to dzisiaj kupię. I tak, no to tyle. Tutaj właściwie z albumu tego. Jeżeli zbiorę trochę więcej kart, to jeszcze pokażę wam ten mój album. Myślę, że te karty naprawdę zdobędą dużą popularność wśród ludzi. No, to tyle. To cześć.